Okej, siemanko, siemanko. Nie miałem nic robić, nic nagrywać, ale już się tak trochę tam oswoiłem i tak sobie pomyślałem, dlaczego by nie, może by was zainteresowało, jakie są ceny na przykład różnych produktów w Holandii. Może ktoś chciałby się wybrać, może ktoś chciałby wiedzieć, czy po prostu jechać na pałę i tak czy tak trzeba kupować to, co trzeba kupować po prostu i się oswoić z tymi cenami, co jest, ale wam powiem, nie jest tak źle. Tu nawet za miesięczną, powiedzmy, tam wypłatę i przeznaczone na to na przykład jedzenie na Polsce, możemy tu też śmiało, nawet mógł stwierdzić, przeżyć i to całkiem normalnie. Są niektóre produkty, które naprawdę idą w zaparte z cenami w Polsce, ale mi się wydaje, że większość jest bardzo zbliżona, a niektóre nawet tańsze. Przy zarobkach holenderskich życie naprawdę nie jest tu drogie. Gorzej, jeżeli chodzi o samo opłacenie mieszkania, to chyba najbardziej tak boli, bo już na przykład samo też tankowanie? Absolutnie nie. Z samego tankowania, przeliczając nawet na złotówki, nie jest źle, ale przeliczając na zarobki te, jest bardzo dobrze. Ja tankowałem akurat, no żeby dojechać po prostu na stacjach, które były najbliżej, i powiedzmy kosztowało mnie 33 euro 30 litrów gazu. Tak jest, 30 euro 33 euro 30 litrów gazu. Dobra, w przeliczeniu na złotówki jest to 20 zł więcej, ale biorąc pod uwagę to, że tutaj możemy zarobić 15, 18, 20 euro na godzinę, Polak przyjeżdżający tutaj do Holandii, niech to będzie nawet 12, bo takie stawki też są chyba na początku, no to za 3 godziny pracy jest w stanie zatankować taki zbiornik gazu do pełna i jeszcze sobie coś kupić do jedzenia, bo taka dniówka wyjdzie minimum jakieś 100 euro dniówki. Także no, zawołali mnie, straciłem wątek, no ale tak to już jest. No, za dniówkę jesteśmy w stanie normalnie sobie jakieś tam zakupy zrobić na pół tygodnia, czy tam nawet na cały tydzień, zależy co jemy. Ale i zatankować właśnie auto gazem. No, paliwa, no to wiadomo, nie? Paliwo jest po 2 euro przy zarobkach holenderskich, to też jest tak naprawdę, no jest to tanio, jak dla nich. Najwięcej ich kosztuje mieszkanie, w którym prawie nie siedzą, bo to jest kraj pracowniczy. Wodę trzeba trafić. Ja jakąś tam kupiłem ostatnio. Jakiś shit za podobną cenę. Jakiś, o, spa chyba to, gorzkie. Tak, aqua u nas. Nie wiem, ja czuję tą gorzkość i to jest ok. No i jest 1,5 litra za 49 centów. W przeliczeniu no, za 2 zł, tak, lepsza woda u nas. 6 małych zgrzewek po pół litra, euro 19. Tutaj myślę, że wam dużo pokażę. Są sklepy droższe oczywiście. Są na pewno. Ale też się trafia tak, że to różnie bywa, nie? Na przykład w Lidlu czy coś, niektóre są tańsze, niektóre są droższe. A tu wygląda jak wygląda. To jest jakiś tam na przykład gotowy ryż, czymś tam przyprawiony. Euro 19. No i jak jesteś w takiej Holandii, jak sobie najłatwiej liczyć? Jak już na przykład udałoby ci się tutaj posiedzieć trochę i zarabiać normalnie w euro? Mówisz sobie złoty 9, złoty 19 i tak kupujesz. Nie idziesz i lepiej tego nie przeliczać, bo to zawsze tak wyjdzie, nie? No i jeszcze co mogę powiedzieć, to, że na przykład jesteś w Holandii i chcesz sobie przyjechać do Polski na urlop. Myślę, że
wyjdzie, może jest wtedy więcej w złotówkach, no bo tam wyjdzie, nie? Wypłata tutaj, a wypłata tam, no to od razu przeliczasz, no 2000 euro, od razu sobie przeliczasz 9000 zł. No porządzisz, ale tam właśnie wiecie, jak w Polsce ta kasa znika. Szczególnie przy polskiej wypłacie. Ale naprawdę tutaj nieźle. Jestem w szoku, że mogą sobie tak tutaj żyć przy lepszych zarobkach i faktycznie też więcej nowych aut widzę. Tak typowo nowych, nie? No u nas też jeżdżą, ale no to wiecie, tu jest no większość nowych. Stoi sobie jakaś tam, nie wiem, nowa chatka albo odremontowane mieszkanie, a obok dwa nowe samochody i... Ale co, mało ludzi jest w tygodniu. Praktycznie ich nie widać. W weekend trochę się tam wynurzają, gdzieś sobie idą. Na pewno to też zależy od miasta, nie? No ale tu jest jak jest. To były akurat ceny, tak na szybko powiedziałem, ceny w Aldim. Taki market po prostu. No i jeden z wielu tutaj w sumie marketów. A czemu tutaj? No może ze względu na tą wodę, jakieś tam zakupy, coś tam pierdolę. Owoce mogą być droższe, bywają droższe, ale ceny naprawdę są różne, ale bardzo, bardzo przyjazne. I powtórzę kolejny raz, podług zarobków holenderskich naprawdę przyzwoite. Można tu normalnie sobie żyć. Zależy, za ile znajdziesz mieszkanie. Polaków jest tu trochę. Naprawdę. To jest tak otwarte się porobiło. Jak ja byłem ostatnimi czasy, dosyć sporo lat temu, to... A teraz jest bardziej przejrzyste niż wtedy, że tak powiem. Internet jest, to robi dużą robotę. Włączysz sobie translator, jeżeli tam, wiesz, problemy z językiem albo coś. Dużo Holendrów tutaj, no, rozumie po angielsku, ale też i, no, mają pewien problem ze zrozumieniem angielskiego. No ale wiadomo, są u siebie, nie? To my musimy się dostosować, powiedzmy, językowo. Dobra. Na dzisiaj to na razie wszystko i myślę, że do następnych jakichś odcinków. Trzymajcie się, z Holandii na razie, cześć. Magicznym sposobem przeszliśmy do Lidla, więc w następnym odcinku damy sobie ceny z Lidla. Pokażę wam, jak jest w Lidlu w Holandii. W Kojku, dokładnie. Do zobaczenia, zdrówka wam życzę, no i jeszcze raz się pożegnam z tego miejsca. Na razie. Cześć.